vloga. Jesteśmy w podróży, wracamy z Grajewa, bo byłyśmy na targu, pani Halinko, tak? Tak, tak, tak. Tak. Obskoczyłyśmy cały targ. I oczywiście spotkała nas przygoda po drodze, dlatego że wracając do Szczecina i był bardzo duży wypadek i mam nadzieję, że z tymi ludźmi jest wszystko w porządku. Że to tylko wypadek, że im się nic nie stało. My mamy objazd. Znajdujemy się niedaleko Szczuczyna, a tak naprawdę nie wiemy gdzie. Na razie wylądowałyśmy. Śmie też, bo wylądowaliśmy, bo Sebastian tutaj jest z nami. Za samochodami jedziemy. Za samochodami jedziemy i nikt nie wie, w którym kierunku wyjedziemy. Wyjedziemy i najlepsze to jest to, że GPS nas robi bambucho, bo co chwilę pokazuje nam inną drogę. Ale ja myślę, że to jest tak, że takie dróżki właśnie leśne. A co tu padało? Patrzcie. Wow! Padało tu. No, że takie dróżki leśne właśnie nie są. A ja mówiłam, że dobrze, żebyśmy jechali tą drogą. Ja mam dobrą orientację w terenie, dlatego kiedyś prowadziłam nawet z mapy, dlatego mniej więcej wiem, jak uderzać, ale co, znowu żeśmy stanęli? Nie, no na Zalesie jest dobrze, bo potem jest tam te kędzierowo i ty inne wyjedziesz. No ach, ale to było na wózu, o, facet się zawraca. Ale ktoś tu się zawraca. I czuję, że to nie koniec naszej przygód. No pojedzie, i... Także powinniśmy normalnie już być dawno na miejscu, w domu, w Szczuczynie, ale jak chyba czeka nas... O, nasz sąsiad. Ale chyba czeka nas takie właśnie krążenie po tych leśnych ścieżkach. Mamy w bagażniku. Dobrze, że paliwo jest. Jest paliwo, Patrycja? Nie mamy paliwa. W bagażniku nie mamy jeszcze. W bagażniku nie mamy, w bagażniku mamy zakupy. I nie wiem, czy tam widać, czy nie, ale jest kolejka samochodów, którzy myślą, że my dobrze jedziemy. I ale my jedziemy dobrze i mamy nadzieję, że jedziemy dobrze, ale prowadzimy cały sznur samochodów, które zawróciły właśnie za nami. Takie, czujemy taką presję, żebyśmy faktycznie dotarły do tego Szczuczyna. Już wiemy, gdzie jesteśmy? Poznajecie tą drogę? Tak. A, obudziły się, proszę bardzo. No, czyli jesteśmy w domu prawie. Niestety nie przyjechałam na sezon truskawkowy, ale w Lidlu były takie koszyczki z ryneczka Lidla, także zakupiłam takie truskawki. Zaraz będę robiła jakiś koktajl, dlatego że bardzo chce mi się właśnie takiego zimnego, chłodnego koktajlu truskawkowego na maślance. I koniecznie muszę wam pokazać moją ulubioną maślankę. Jest to maślanka mrągowska o smaku pieczonych jabłek. Jest to sztos, jeżeli chodzi o maślanki. I jest, smakuje tak bardzo naturalnie, bez żadnych takich sztuczności. Przede wszystkim smak pieczonych jabłek z cynamonem, czyli smak takiego typowego jabłecznika. Jeżeli lubicie, koniecznie musicie tą maślankę spróbować. U nas w Irlandii, ilekroć ją widzę, to tyle razy ją kupuję, dlatego że po prostu no, jest rewelacyjna. Oprócz tego jest bez GMO, jakby to kogoś interesowało. I co tutaj jeszcze? I bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego, także naprawdę smak ma rewelacyjny. Jako kosmetykoholiczka po prostu pierwsze zakupy, jakie dokonałam, to oczywiście zakupy kosmetyczne i w najbliższym sklepie, czyli tutaj w Biedronce, poleciałam do Biedronki, zakupiłam kilka produktów. Antyperspirant z Garniera, ja już go kilka razy miałam, bardzo go lubię, bardzo go zresztą polecam. Tutaj kupiłam również krem. Nie wiem dlaczego, ostrość cały czas mi idzie na maseczki, także muszę troszkę odgarnąć, bo nie wiem, czy ten krem będzie widać. Marka Eveline wypuściła właśnie jakiś innowacyjny krem, który nie tylko nawilża, regeneruje, ale też detoksuje. Jest on z kwiasem hialuronowym, z zieloną herbatą. I taka ciekawostka, jaka tu pisze, to ten krem chroni skórę przed smogiem. I właśnie tutaj w Polsce jest ten problem, że no jest dużo tego smogu. W niektórych miastach jest on naprawdę, ma silne bardzo stężenie.
W Irlandii tego nie ma. Na razie nigdzie nie odnotowano jakiegoś tam smogu, ale fajnie, że właśnie polskie marki zaczynają, polskie, nie polskie marki zaczynają gdzieś tam myśleć o tym, żeby tą skórę chronić również przed smogiem, który jest często spotykany właśnie. Dodatkowo ten krem opóźnia procesy starzenia się skóry, intensywnie regeneruje, jest skierowany do każdego typu cery na dzień i na noc, także przez 2 tygodnie będę go używać, a resztę po prostu wezmę do Irlandii, skończę go w Irlandii również. Kredka do oczu, czarna, super slim eye pencil i nie wiem, czy nie popełniłam błędu, dlatego że okazało się, że ona jest bardzo cienka, czyli ten rysik, który się wysuwa z kredeczki, jest tak niesamowicie cienki, że boję się, że pod wpływem nacisku ta kredka będzie pękała, dlatego że kiedyś miałam podobną kredkę i stwierdziłam, że nigdy więcej takiej cienkiej nie kupię, bo i to chyba była marka Catrice, chyba raczej tak, po prostu te cieniutkie kredeczki pękają pod wpływem bardzo silnego nacisku, nawet nie silnego, tylko takiego normalnego, jak sobie malujecie właśnie oko, ale zobaczymy, może ta z Belle jest po prostu lepsza. Bronzer. Oczywiście mam w planach zakupić mój absolutnie ulubiony bronzer z Lovely, ale ten też mnie urzekł, zwłaszcza jego kolor gdzieś tam na testerach właśnie w Biedronce, w szafie marki Belle. Próbowałam, bardzo mi się spodobał ten kolorek. Jest taki ciepły przełamany z takim chłodnym, także fajny na dwa jakiś sposób właśnie pięknie prezentował się na skórze. Jest on o numerku 02 i fajnie tu pisze, weź mnie na Hawaje. No niestety na Hawaje Cię brązerze nie wezmę, ale na pewno Cię wezmę do Irlandii. Pomadka. Bardzo lubię błyszczyki. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że bardzo lubię błyszczyki, zwłaszcza takie różowe, ale również lubię takie pastelowe, o, taki kolorek, pastelowe nudziaki, pastelowe róże. Ostatnio moim bardzo ulubionym kolorem jest kolor nudziakowy taki z Catrice. Przy jakiejś tam okazji koniecznie Wam go pokażę. Na pewno również wyląduje ta pomadeczka z Catrice w moich ulubieńcach, także czekajcie na ulubieńców. A tymczasem postanowiłam sobie zakupić właśnie pomadkę taką welwetową, aksamitną marki Belle. I co? I zostały jeszcze maseczki. Proszę, kilka maseczek. Tutaj dziewczyny już testowały, Anitka z kanału Ani oraz Sylwia. Są maniaczkami właśnie, maniaczkami oczywiście, ja to mówię w pozytywnym znaczeniu tego słowa, maseczkowymi. Ja również jestem taką maniaczką i nie popuściłam okazji i stwierdziłam, że oczywiście maseczki z B-Beauty, czyli z biedronkowej marki, muszą znaleźć się w mojej kolekcji. I tak, tutaj mam pierwszą maskę z filtratem ze śluzu ślimaka. Jest to maska regenerująca. Tu mamy taką owieczkę. Zapomniałam powiedzieć, że te wszystkie maseczki są w płacie. Owieczka ma mi przynieść nawilżenie. Kupiłam ją razy dwa. Raz, dwa. Lisek tutaj jest. Maseczka oczyszczająca. Maska odżywcza. Anitka właśnie z kanału Ani robiła ostatnio test tej maseczki na Instagramie i ją serdecznie polecała, a także cieszę się, że ją kupiłam, mimo tego, że ją kupiłam przed właśnie tym testem, ale po tym teście stwierdziłam, że jeszcze jak będę w Biedronce, dokupię sobie ze 3-4 sztuki. I co? I ostatnia maseczka to jest maska nawilżająca z kwasem hialuronowym, olejkiem ryżowym i witaminą E, także będziemy testować maseczki z Biedronki. To na razie całe moje zakupy, jeżeli chodzi o Biedronkę. Oczywiście na moim kanale wkrótce się pojawi haul z Hebe, dlatego że w Hebe najwięcej zakupiłam. Ale to już będzie na osobny film, dlatego że dość dużo tych produktów jest i raczej we vlogu tego nie ujmę, bo ten vlog właśnie z holem, z Hebe trwałby długo. A właśnie ciu się ogarniają na imprezę do Nowogrodu. Do Nowogrodu. No, idziemy do Nowogrodu? Wstał. Ale Cicia nie ma siły dzisiaj. Ale się musi jakoś ogarnąć, no nie? A mnie to lepiej nie. Już drugiej okazji nie będzie. No, ja już idę.
Marko! Jest godzina pierwsza, która? 1:28, a my wracamy z letniej imprezy w Nowogrodzie! Po co ci chcieli? A z przodu Patrycja i Patryk! Patryk, powiedz mi, witaj w moim vlogu i witaj na moim kanale po raz pierwszy. Powiedz mi, na jakim koncercie byliśmy? Tede. Tede. I to był ten raper oczywiście, którego żeście wcześniej widzieli, a teraz udajemy się do domu. I powiem wam, że byłam dzisiaj troszeczkę niedysponowana, dlatego że chyba mam chorobę lokomocyjną i... kontuzjowana? Tak, kontuzjowana. Żołądek mnie troszeczkę bolał. Może ja byłam zdrowa.